Gość, Radia Zachód. Dzień dobry Państwu, witam słuchaczy na 103 i 106 FM, a także naszych widzów na Facebooku, w studiu, na żywo, yy, wreszcie udało się, profesor Jarosław Macała. Politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Bardzo mi miło wrócić w te progi do tej pory przez telefon, więc teraz rzeczywiście miło na żywo. Mamy nadzieję, że na dłużej, że sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Troszkę rozmawialiśmy przed naszą rozmową tutaj o pandemii, że ona została zepchnięta zupełnie na dalszy plan przez to, co dzieje się na Ukrainie. Ale zacznijmy od tego, co właśnie dzieje się na Ukrainie. Panie profesorze, jest pan politologiem. Jak często spotyka się Pan ostatnio z takim pytaniem od ludzi, od znajomych, od studentów, co dalej? No, często, ale w, no w, gdybym, gdybym miał prorocką naturę, to pewnie, pewnie byłbym milionerem, a może i miliarderem. E, bardzo trudno przewidzieć rozwój wypadków. Poza tym, że wojna będzie trwała. Myślę, że wielu poważnych ośrodkach analitycznych trwają w tej chwili studia co po wojnie to znaczy jak świat się e, zmieni natomiast jeżeli chodzi o działania wojenne wszystko na to wskazuje że będą trwały nadal i e, pytanie kiedy nastąpi takie przesilenie które skłoni obydwie strony do no bo każda wojna kończy się rozwiązaniem politycznym więc e, co trzeba, musiało się trzeba na to stać czekać w takim razie żeby była szansa już nie mówię na pokój ale chociażby na rozejm co takiego musiałoby się stać czy zdecydowana klęska Wojsk rosyjskich na Ukrainie mogłaby do tego doprowadzić. Czy jakaś wyjątkowo, czy może użyjmy tego słowa wykrwawienie się Ukrainy mogłoby doprowadzić do kapitulacji? Czy w tej chwili wydaje się, że mamy do czynienia z patem, to znaczy wojną na wyczerpanie. To znaczy Rosja nie jest w stanie osiągnąć swoich... Przynajmniej w te, które, o których publicznie wiemy celów, czyli faktycznie zwasalizowanie Ukrainy, bo o to tak na dobrą sprawę chodzi, to nie znaczy, że tego takiego celu nie osiągnie. W tej chwili tego zrobić nie może, ale też Ukraińcy nie są w stanie wojsk rosyjskich z Ukrainy wyprzeć, to przecież ewidentnie widać. I sprawa, jak sądzę, będzie kwestią wyczerpania stron. To dosyć to na ogół ułatwia rokowania. Ja wiem, że to cynicznie brzmi, kiedy giną ludzie, są bombardowania, naloty. Ale, ale to taka jest, być może jest logika, właśnie tak, tej sytuacji. Tak się wy, ta, być może tak będzie. No, jeszcze jest taka okoliczność, rzecz jasna, że dojdzie do jakichś wewnętrznych zmian. Czy to w Rosji, czy na Ukrainie, tam mniej na to wskazuje, ale być może w Rosji dojdzie do takich zmian i wtedy jakby otworzy się droga do. do Rokowań na razie to jest dialog głuchych. Nie ma. Znaczy, nic przynajmniej te rokowania rzeczy toczą się w sposób niejawny, ale na razie nic na to nie wskazuje, żeby miały zmierzać do bliskiego finału. Trwają zabiegi, jeśli chodzi o dyplomację, trwają zabiegi, jeśli chodzi o ekonomię, sankcje na Rosję, to już w zasadzie można powiedzieć, praktycznie wszystko się w tej sprawie wydarzyło. Jeśli chodzi o dyplomację, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, premierzy Czech i Słowacji niedawno w Kijowie padła taka propozycja żeby NATO stworzyło misję pokojową na Ukrainie misję pokojową z osłoną militarną jeśli wierzyć stronie polskiej w NATO wzbudziła ta propozycja zainteresowanie choć jak się słucha wypowiedzi oficjeli natowskich NATO nie zamierza wysyłać żadnych wojsk jak pan ocenia tę wizytę i, i te zabiegi dyplomatyczne strony polskiej Czyli może zacznę od końca, czyli od zabiegów dyplomatycznych. No, takie zabiegi się toczą, ale może nie wiem, czy to dla naszych słuchaczy zabrzmi dobrze, ale lepiej, żeby one odbywały się w ciszy gabinetów, a nie poprzez media. Więc pewnie toczą się jakieś rozmowy, dlatego że taka decyzja wymaga oczywiście jednomyślności, to jest poza dyskusją. Natomiast to, ta druga kwestia to niewątpliwie bardzo, bardzo ważny, symboliczny gest wsparcia dla, dla Ukrainy. No, skoro nikt z polityków zachodnich się nie zdecydował na tego rodzaju krok, więc to też, to też coś znaczy. Natomiast no, tutaj jak rozumiem, zmierza Pan do tego, na ile ona będzie owocna, nie w tym sensie w wymiarze symbolicznym, ale w wymiarze realnym. W mojej ocenie na razie nic nie wskazuje na to, żeby wojska NATO bezpośrednio zaangażowały się w konflikt ukraiński. Czy to będzie kwestia zakazu lotów, czy strefy tak zwanej zakazu lotów, czy kwestia misji pokojowej. Wydaje mi się, że nie będzie zgody na to wśród członków NATO i nie sądzę, żeby żeby do tego doszło. Pośrednio, to jest tak zwana proxy war, czyli na to pośrednio walczy z Rosją dostarczając uzbrojenie Ukraińcom i sądzę, że ta opcja to będzie opcja, która będzie w cały czas realizowana, natomiast nie, nie, nie ma na razie żadnych przesłanek, które wskazują na to, że na to się bezpośrednio zaangażuje O no Zamknięciu nieba o to postulują też Ukraińcy przy każdej możliwej okazji, nawet przed Kongresem USA, prezydent Zełęński mówił: "Zamknijcie niebo nad Ukrainą". Krącie nas przed rosyjskimi samolotami i rakietami, na to się też zdaniem pana nie zanosi, ale dlaczego? NATO nie chce tak otwarcie włączać się w ten konflikt, żeby nie eskalować, czy jaki jest powód tej? Myślę, że jest kilka. No, jeden, jeden, jeden to jest powód, który jest powodem traktatowym. Traktat waszyngtoński mówi o obronie państw członkowskich. Ukraina nie jest państwem członkowskim NATO. To jest pierwszy powód. Drugi, no to oczywiście względy polityczne, to znaczy liderzy wielu państw NATO obawiają się, że wplątałoby to NATO w eskalację konfliktu z Rosją i to eskalację, która byłaby nieprzewidywalna. Więc z tego, jak sądzę, powodu ta kwestia mówię, bezpośredniego udziału, bo tam jeszcze można kilka innych sobie form wyobrazić, nie sądzę, żeby, żeby dzisiaj była aktualna. Panie, panie profesorze, od imperialnych zapędach Federacji Rosyjskiej mówi się już co najmniej od 2008 roku od drugiej operacji w Gruzji było wiele lat na to, żeby państwa zachodu coś zrobiły, żeby przytemperować te zapędy Władimira Putina. Pytanie czy temu konfliktowi na Ukrainie, który trwa już tej wojnie, w zasadzie tego słowa może używajmy otwarcie, można było jakoś zapobiec? No, zawsze jest tak, że kiedy coś następuje, a zwłaszcza coś strasznego, to wtedy zaczynamy się zastanawiać, czy był taki moment, kiedy można było powiedzieć stop i nie doprowadzać do takiej sytuacji. Ja myślę, że to jest kwestia złożona. Po pierwsze, imperialna czy neoimperialna polityka jest, jest typowa dla państwa rosyjskiego, niezależnie od jego odsłon, czy to była Rosja biała czy czerwona, z reguły taką politykę prowadziła. Po drugie, z kim Rosja graniczy z kim chce. Jak w tym słynnym tak, ale jest jeszcze inna kwestia, to znaczy kwestia, jakbyśmy nazwali, percepcji. To znaczy, Rosja jest inaczej odbierana w państwach zachodu, inaczej odbierana w Państwa, które no, doświadczyły imperialnej polityki Rosji czy ZSRR, tak jak Polska czy państwa pokomunistyczne. To jest kwestia, która jest, ta kwestia percepcji jest tutaj niezwykle istotna, jak sądzę. No i kwestia tego, że jak mówił, już rozmawialiśmy przed programem, że państwa zachodu to są tak zwane państwa kupieckie, używając nomenklatury Platona, czyli talasokrację. To są państwa, który, dla których z natury pacyfistyczne, to znaczy takie, no bo biznes nie znosi wojny, mówiąc wprost. Biznes lubi spokój, stabilizację. E, dokładnie. Więc to są państwa, które tym się kierują, czyli robieniem interesów na ogół. Natomiast mniej, e, e, znaczy patrzą na to z tej perspektywy, na ile Rosja jest... Rosja była traktowana, te wszystkie, o którym pan mówił, to, to wszyscy o tym dobrze wiedzieli, ale Rosja była traktowana jako no, takie nieco dziwne państwo, no bo jak to Rosja, ona ma swoją specyfikę czy egzotykę, natomiast w sumie można robić z nimi można robić z nimi interesy, no i Putin, który przecież Rosją rządzi ponad 20 lat, no to jest, no dobrze, to jest dyktator, no ale, ale on kontroluje wszystko, można, można się z nimi dogadać, Rosja ma olbrzymie zasoby na bo przecież przede wszystkim chodzi o, o, o surowce o wielki, o wielki biznes. Czyli pieniądze, ten czyli pieniądze wygrywały. To na ile teraz Władimir Putin i, i kierowana przez niego Rosja jest wrogiem tych kupieckich państw, no bo psuje w końcu im biznes i na ile będą chciały coś z tym zrobić? Znaczy wielu twierdzi, że, że w naturze państw kupieckich jest to, że, że próbują przeciwnika przekupić. Nie, jak mówiłem, są pacyfistyczne. Wolą kupić niż walczyć. Natomiast jeżeli kogoś uznają za wroga, to go bezwzględny sposób zniszczą. I być może ten etap właśnie mamy, znaczy ten etap otrzeźwienia mamy za sobą i być może państwa zachodu, przynajmniej te, które do tej pory miały jakieś złudzenia, czy żywiły wobec tego, że Rosja to poniekąd normalne państwo z pewnymi dziwolągami, że takich złudzeń się wyzbyły. I jeśli tak, jeśli tak będzie, to oczywiście daje szansę na to, żeby politykę imperialną Putina no, w jakiejś mierze ograniczyć w tym momencie kiedy ona jeszcze nie dotyka państw NATO bezpośrednio. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi o Polskę wewnętrznie. Ponad dwa miliony uchodźców w tej chwili przybyło do Polski pytanie, czy sobie nasz kraj, nasza ekonomia z tym poradzi, ale zostawmy tę kwestię może jako otwartą na następne spotkanie. Jak będzie wyglądać czy w ogóle pokusi się pan o taką prognozę sytuacja polityczna wewnętrzna w Polsce? Bo z jednej strony mamy 2 miliony uchodźców. Niektóre prognozy mówią nawet o docelowo o 4 milionach. Koszty związane z utrzymaniem tych ludzi. Z drugiej strony. Wielu politologów mówi, że konflikt zewnętrzny konsoliduje społeczeństwo wokół obozu rządzącego, ale sytuacja z uchodźcami no z pewnością nie przysporzy poparcia rządzącej koalicji. W przyszłym roku mamy wybory. Czego spodziewa się pan na polskiej scenie politycznej przez te najbliższe kilkanaście miesięcy? Och, to już właśnie to, to jest coś, co po, pozwoli pan, porównamy do wróżbiarstwa, dlatego że te wszystkie scenariusze, które były przed 24 lutego, w jakiejś mierze wzięły w łeb. W tej chwili to znaczy rzeczywiście jest to skupianie się przy władzy czy przy władzy w przypadku konfliktu który zagraża bezpieczeństwu to jest jasne że wtedy rządzący zyskują na popularności ale też dużo będzie zależeć od tego jak będą potrafić zarządzać kryzysem bo mamy ten kryzys dotyczący bezpieczeństwa zewnętrznego no i mamy kryzys wewnętrzny związany z napływem setek tysięcy uchodźców z których no jeżeli to będzie już ledwo dajemy rady 4 miliony to w ogóle nie ma żadnej żadnej szansy żeby Polska udźwignęła sama tego rodzaju ciężar i jak sądzę to co się stało na Ukrainie jego konsekwencje będzie jednym z naj... konsekwencje zewnętrzne i wewnętrzne stanie się jednym z najważniejszych jakby to powiedzieć najważniejszych momentów debaty politycznej aż do wyborów. Jest jeszcze oczywiście kwestia inna, która też jest związana z, z wojną. To jest oczywiście kwestia problemów ekonomicznych, które nieodłącznie związane są z, z skutkami zewnętrznymi, ale też wewnętrznymi wojny, czyli drożyzna, inflacja i, i tak no dalej. No i cały i tak czas dalej. jesteśmy w okresie niektórzy mówią, że jeszcze pandemii, niektórzy mówią, no, że już po pandemii. Nie, no nie jesteśmy. Po pandemii już parę razy niestety ogłaszano, że już. Pandemia się kończy i lepiej powściągnąć się z takim hura optymistycznym głoszeniem, że już jest po pandemii. Na razie jesteśmy w jej trakcie. Ale udało nam się spotkać na żywo, co pewnym symptomem jest. Dziękuję bardzo, no panie również profesorze. Dziękuję, Profesor się. Jarosław Macała, politolog, Uniwersytet Zielonogórski. Do usłyszenia. Lubuskie Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.